Tak jak w języku polskim, w języku angielskim zdania występują albo w stronie czynnej, albo w stronie biernej. Zdania w stronie czynnej są zwykłymi zdaniami, w których podmiot wykonuje czynność i nacisk kładziony jest na wykonawcę czynności. W stronie biernej natomiast zamieniamy miejscami podmiot z dopełnieniem. W takich zdaniach efekt czynności jest ważniejszy od jej wykonawcy. Wykonawca w stronie biernej jest często nieznany lub nieistotny. Należy również pamiętać o przekształceniu konstrukcji zdania w zależności od czasu, w jakim zdanie występuje. Orzeczenie w stronie biernej będzie się zawsze składało z czasownika to be i trzeciej formy czasownika. Jednak czasownik to be będzie ulegał zmianie w zależności od czasu, w jakim występuje. Przedstawię teraz budowę strony biernej dla wszystkich czasów, które omawiam w kursie. Czas present simple. He repairs his car every month. On naprawia swój samochód co miesiąc. A w stronie biernej mamy. His car is repaired every month. Jego samochód jest naprawiany co miesiąc. W domyśle by him, przez niego. Czas present continuous. He is repairing his car now. On naprawia teraz swój samochód. His car is being repaired now. Jego samochód jest teraz naprawiany. Czas past simple. He repaired his car yesterday. On naprawił wczoraj swój samochód. His car was repaired yesterday. Jego samochód został wczoraj naprawiony. Czas present perfect. He has repaired his car. On naprawił swój samochód. Jak to ma miejsce w przypadku czasu Present Perfect, nie wiemy kiedy, ale skutek jest taki, że samochód działa. W stronie biernej brzmi to tak: his car has been repaired. Naprawiono mu samochód. Czas future Simple. He will repair his car tomorrow. On jutro naprawi swój samochód. Jego samochód będzie jutro naprawiony.